przekonany, że w tym sezonie żadne mecze w Orlen Superlidze łatwe nie są, co widać po dotychczasowych spotkaniach, ale czy postawa Ostrowi trenera w tym sezonie jakoś specjalnie zaskakuje? Ja już wcześniej, na początku sezonu, po dwóch, trzech kolejkach wspominałem o tym, że nasza liga wyrównała się na tyle, że tak naprawdę między trzecim a tym 12, 13 nawet zespołem jest mała różnica. W każdym meczu grają rolę szczegóły i naprawdę każdy z każdym może wygrać i to pokazują wyniki. Natomiast Ostrów to jest bardzo niebezpieczny zespół grający u siebie przy bardzo licznej publiczności i jego wyniki pokazują, że potrafią grać nawet na wyjeździe, wygrywając 11 bramkami z Gdańskiem. I na tą chwilę po 7 kolejkach to jesteśmy sąsiadami w tabeli. My mamy 13 punktów, oni mają 12. Tak jak mówiłeś, te mecze są wszystkie wyrównane, ścisk jest w tabeli bardzo mocny. Ostrowia, no niczym w sumie nie zaskakuje, patrząc na to, że to jest solidny zespół i z meczu na mecz grają coraz lepiej. Pod wodzą nowego trenera, widać to już na przykładzie poprzedniej kolejki, gdzie w Gdańsku wygrali chyba 11 bramkami. No widać, że to jest solidny zespół, tym bardziej u siebie. O punkty będzie ciężko, ale my tam jeszcze nie przegraliśmy i chcemy zrobić wszystko, żeby tą pasę podtrzymać i wywieźć tam 3 punkty w piątek. No właśnie, zagracie tak na zmęczeniu, bo teraz Chrobry gra co 2-3 dni sporo tych meczów. Będzie wystarczająco siła, by tam właśnie w Ostrowie powalczyć? Tak, tak. I na meczach, i na treningach te siły są zarządzane tak, że rotujemy składem na ile możemy. I tych sił musi starczyć. Ładowaliśmy to w lato, nie po to, żeby teraz zganiać na zmęczenie. Jesteśmy na to gotowi, tym bardziej, że rok temu też w takim systemie, w tym okresie graliśmy, wiemy, z czym to się je i jest dużo łatwiej niż rok temu. Tak jak trener powiedział, to jest solidny zespół, a jedąc sam do Ostrowa, obawiacie się czegoś z ich strony? Specjalnie? Dla nas wyjazd do Ostrowa to jest kolejny mecz ligowy, w którym musimy liczyć i walczyć o 3 punkty. Nieważne, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe, zawsze walczymy o te 3 punkty i tam z takim przeświadczeniem jedziemy. Oczywiście mamy respekt do przeciwnika, bo ten przeciwnik jest bardzo niewygodnym zespołem. Naprawdę ma w wielu formacjach niezłych zawodników, co pokazują ich ostatnie wyniki. No na pewno, tak jak mówię, u nich są jeszcze groźniejsi niż na wyjazdach. Solidny zespół, doświadczony już. Mają zagrożenie w sumie na każdej pozycji. Dobrze grają w obronie, dobrze w ataku, poukładanie. I tak jak mówiłem, z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej. Tak samo jak u nas. Mam nadzieję, że będzie super widowisko. Tym bardziej, że kibice u nich to zawsze robią robotę. Cała hala zawsze jest na każdym meczu, więc to będzie dla nich plusik, ale my też lubimy przy takiej publiczności grać i będzie fajne widowisko na pewno w piątek. Chrobry gra spotkania co 2-3 dni. Jak z formą, jak ze zdrowiem zawodników przed tym spotkaniem? Małe urazy na pewno są, większe również, natomiast staramy się tak rotować składem w każdym meczu, żeby każdy z zawodników mógł grać. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe i nasza rola trenerów sztabu szkoleniowego jest przede wszystkim taka, żeby pomiędzy te krótkie odcinki przerwy między meczami tak dozować te obciążenia treningowe, żeby zawodnik mógł po poprzednim meczu zregenerować siły, jakby skupić się na taktyce na kolejny mecz i myślę, że jesteśmy w stanie, przykładem tego był rok temu, że poradziliśmy sobie w takim systemie i w tym roku też przyjmujemy podobną taktykę, jeśli chodzi o rozkład sił w treningach.